odcinka przypada na dzień 1 stycznia nowego roku, więc postanowiłem spróbować produktów za złotówkę. Jednak produktów za 1 zł 00 groszy bardzo trudno znaleźć w sklepie, jednak są produkty za 99 groszy. To prawie złotówka, więc jak dla mnie to wystarczy. Tak więc dzisiaj spróbuję 8 produktów w cenie 99 groszy według cen sieci Kaufland. Na początek Yum, kurpak curry. Kurpak curry, czyli cukra chińska. Cukry chińskie próbowałem kiedyś, nawet z tej samej firmy. No, okazuje się, że one są po 99 groszy. No, ale takiego na przykład jeszcze nie próbowałem. Wydaje mi się, że będzie rosół z curry. Może to będzie coś dobrego. No to nie złe. Nawet to nie złe naprawdę. No, równe wiadomo. Nudle jak nudle. Nadal nie jest takie ostre. No, pamiętam, że próbowałem kiedyś z tej firmy zupkę, która była bardzo ostra. To był kurczak na ostrą. Teraz kurczak taki troszkę nowodniejszy. Ale ponownie, jak wtedy mówiłem, tak samo mówię teraz. To jest po prostu chemia. Nie wiadomo, ile tutaj różnej chemii do tego dodano. To też jest kurkuma, goździki, białka muszkatałowa, ekstrakt z kurczaka w proszku, warzywa suszone, no ale również inne konserwanty, wzmacniacze smaków. No więc nie do końca jest to naturalne, ale nie spodziewałbym się po chińskich zupa czegoś dobrego. Tym bardziej właśnie, że kosztują tylko 99 groszy. No ale jak ktoś na szybko potrzebuje coś zjeść, albo się rozgrzać, to jest dobry pomysł. Taka oto właśnie zupa za 99 groszy Yum, kurczak curry. No ale dobrze, zostawiam zupę i czas na kolejne produkty. Kolejnym jest Nesquik baton zbożowy. Batonik zbożowy w smaku płatków Nestle Nesquik. W sumie nigdy nawet chyba Nesquików nie jadłem jako płatków, więc też batonika nie wiem czego się spodziewać. Są tutaj jakby zmniejszone wersji Nesquiki, a to chyba ma być atrapa mleka albo jogurtu, no ale zaraz się okaże. Tak jak myślałem, kupiące płatki, obleczone jakimś syropem z cukru, prawdopodobnie, że to się trzyma w całości. A tutaj taka masa, imitująca chyba mleko, bo jogurt jednak smakuje trochę inaczej. No, na szybko do szkoły dla dzieci, może to jest dobry pomysł. Jak dla mnie coś tu brakuje. Jasne, nie jest wrażliwe słodkie, ale smaku to też nie ma jakiegoś specjalnego. Nie wiem. Nie wiem, czy po prostu nie lubię płatków śniadaniowych. Nie wiem do końca co na ten temat sądzić. Batonik nie jest do końca zły, ale jednak coś mi w nim brakuje. Może, nie wiem, jakieś polewy trochę innej, może to była polewa czekoladowa, może by było lepiej, no ale jednak miało to odwzorować płatki z mlekiem. Pewnie dlatego pod spodem właśnie taka imitująca mleko polewa. Kolejny produkt to mamutki. Ciastka biszkoptowe. Podejrzewam, że to są po prostu małe biszkopciki. I się nie pomyliłem. Są po prostu takie maluteńkie biszkopciki. Takie jak się na przykład podaje do herbaty, ale takich małych jeszcze nie widziałem. Tak, dokładnie to. Są takie w ogóle niewypieczone, są tak blade. To są blade jak mąka, bo te takie trochę większe biszkopty, jak się kupują, one są takie lekko przypieczone, te. Nie wiem, czy trafiła mi się po prostu paczka, w której wszystkie chyba się trafiły w blade. Czy one takie powinny być? Na paczce wyglądają to trochę ciemniejsze. W efekcie nie są takie ciemne. No właśnie, piszą, że bez barwników, bez cukru, bez substancji konserwujących. Ale sprawdziłem, jest tutaj substancja schodząca, czyli tak jak w przypadku któryś z cukierków, które kupowałem, jest to sztuczny cukier i to czuć. Te biszkopciki są niedobre przez to, że to jest po prostu mąka i jakaś substancja schłodząca. Gdyby tu był cukier, byłoby pewnie lepiej. Jasne, to jest dla dzieci, więc może dlatego, że cukier szkodzi zdrowiu, a pewnie ten słodzień mniej, chociaż nie znam się na tym, że pewnie dlatego tak postanowiono zrobić, że zamiast maszerować tych ciastek cukrem, a dodamy jakiejś substancji schłodzącej,
może nikt nie zauważy i może to komuś będzie smakowało. No może komuś to smakuje. Nie wiem, jak ktoś bardzo nie lubi cukru, to może mu to posmakuje, że niby słodkie, ale to nie jest cukier. No jak dla mnie to nie bardzo i mogłoby być trochę bardziej pieczone. Kolejne to K-Classic, serek truskawkowy, homogenizowany. To jest po prostu, tak mi się wydaje, tańszy zamiennik serka Danio, który można kupić, na którym się już tutaj patrzyłem wielokrotnie. Jednak Danio jest dużo droższe. Ja tam miałem budżet 99 groszy, więc musiałem znaleźć coś właśnie w tej cenie. Po prostu okropne. Po prostu okropne. To w ogóle nie smakuje truskawkami. Próbuję znaleźć tu truskawki. Zastanawiałem, może kupiłem przez przypadek czysty serek, bo takie też są. Bez dodatku. Ale nie. Po prostu niedobre. To jest bez cukru. A mi się wydaje, że to jest chyba bez cukru. Dawno właśnie skład. Jest cukier, ale to chyba w tak małej ilości, że jest po prostu niedobre. Serek homogenizowany o smaku truskawkowym powinien smakować truskawkami. No i powinien być cukier w tym, a nie wiem co. Smakuje to po prostu sekiem, a truskawki to tylko może lekki zapach jest truskawek. Nic poza tym w serku nie widzę, tak więc no, warte swojej ceny. 99 groszy za serek. A jeżeli chcemy go bardziej wyrazistego, to musimy sobie kupić Danio, które jest trochę droższe. Nie wiem dokładnie ile, ale jest droższe. Kolejny produkt to Familijne To Go. Wafelek pełnoziarnisty. Kojarzyłem, że są wafelki familijne, takie duże. I wiedziałem, że zrobiono wersję tak zwaną To Go, też to jest teraz popularne. Właśnie ten wafelek kosztuje 99 groszy. Wspomina to trochę Kinder Bueno. Sypie się strasznie. Ale łamie się podobnie, tylko na trochę mniejsze kawałki, jak Kinder Bueno. Zobaczymy co środka. To jest dokładnie jak Kinder Bueno, bo w środku Kinder Bueno też są takie. To się na dzień, tylko tam jest polewa. Ale to jest coś podobnego. Nie jest to złe. Na wierzchu jest mleczne nadzienie, czy śmietankowe może, a w środku jest pod spodem, jest czekoladowe. Więc ciekawe połączenie. Nie trzeba kupować dużej paczki wafli, tylko taki właśnie wafelek. Sobie podzielić go można chyba na 3 albo na 4 części. No tylko niestety, strasznie się to sypie i kruszy, ale w smaku nie jest to złe. Jest lekko słodkie, właśnie dobrze, że nie ma polewek, bowiem ta masa w środku jest dość słodka. Więc to by było już za wiele na to wszystko. A tak to jest taki właśnie lekki, taki na drugie śniadanie, wafelek sam raz. Kolejny produkt to gelbe, słodki kubek, kisiel z kawałkami owoców. I jest to kisiel o smaku owoców leśnych. Wydaje mi się, że takiego jeszcze nigdy nie próbowałem, bo już próbowałem różne kisieli, budyni, torebki, więc chciałem znaleźć coś, czego jeszcze nie próbowałem i kosztuje 99 groszy. Kisiel. Rzeczywiście są kawałki jakichś suszonych owoców. Z owocami leśnymi jest taka sprawa, że można byle co dodać i to będzie. W sensie teoretycznie powinny to być owoce leśne, ale dodawane są różne dziwne owoce. Bym trudno to wykryć, czy dokładnie było tyle procent maliny, tyle procent jeżyny, tyle procent jakichś borówek czy jagód. Więc w przypadku takich smaków troszkę można na tym oszukać. Są właśnie jakieś większe kawałki. Ale w całym tym produkcie trudno wyczuć. I to w sumie nie pachnie owocami leśnymi. Pachnie bardziej jakąś maliną, bym powiedział tylko. Albo nawet wręcz truskawką. Albo po prostu kisielem, bo kisiel ma taki specyficzny zapach. To jest niby galaretka, ale jednak nie galaretka, bo to jest płynna. I to dokładnie tak smakuje. Nie jest to słodkie właśnie, to jest dobre, to jest plus. No jest dodany tutaj cukier, żaden cukier, nie żaden zamiennik, tak jak w przypadku tych biszkopcików, ale w rozsądnej ilości, to znaczy nie jest to przeraźliwie słodkie, ale dzisiaj chyba rzadko.
Tak dla dzieci, czy w ogóle na deser na przykład. Może być, chociaż w sumie nic to wiele nie wnosi, bo pewnie zjadłem cały kubek i zaraz po tym byłbym głodny. Kolejny produkt to znowu K-Classic. Tutaj mamy sok marchewkowo-jabłkowo-malinowy. Po raz kolejny jest to zamiennik. Razem zamiennik dysia, czy też pysia, czy jakiegoś innego soku marchewki z owoców. No i z tym właśnie różnie bywa. Niekiedy te soczki są lepsze od oryginałów, no a tym razem jak będzie, tak się okaże. Czuć marchewkę lekko, czuć jabłko i czuć malinę. A właściwie było tak, w pierwszym łyku poczułem samą malinę, bo nie wiem jak to jest intensywny smak. Dopiero za drugim łykiem poczułem pozostałe dwa składniki, znaczy marchewkę i jabłko. I teraz jak go zaczynam pić po raz trzeci, czuję trzy smaki. Więc soczek dobry, właśnie jest fajnie przetarta marchew i jest taka przefiltrowana, że nie ma takiego takiego miąższu. U Busia często było tak, że zostawały takie jakieś drobiny, bo to często był przecierany sok. A tutaj pisze właśnie, że to jest częściowo z soku zagęszczonego, więc to jest jakby taki trochę oszukany kubuś, bo to powinno być przecierane. I pisze, że powinien zawierać 55% owoców, czyli to jest kubuś rozcieńczony wodą, tak mi się wydaje. Nie wiem jak to wygląda w przypadku kubusia, ten skład, ale tam też chyba jest dodawana woda, bo to by było za gęste. Ale ten soczek nie jest taki zły, nie jest strasznie słodki. No i wreszcie, można wyczuć wszystkie trzy smaki, które tutaj podano, bo w przypadku serka na przykład trudno było stwierdzić, czy to na pewno jest serek truskawkowy. Tutaj na pewno mogę powiedzieć, że jest marchewka, jabłko i malina. Na koniec mamba. Wszyscy mają mambę, mam i ja. Taka była reklama. I nie jadłem tej gumy wieki, ale zobaczyłem, że kosztuje 99 groszy, więc tak sobie pomyślałem, warto by było spróbować po tylu latach. Wziąłem smak wiśniowy, znaczy nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. To jest fajne, bo to jest guma rozpuszczalna, bo dzieci często połykały gumę. Takie do życia. Spróbuję to. Taka jest waga. Trzeba się wysilić, bo coś nie spada ta guma. Nawet się mnie to dziwi trochę, bo dzieci jak mają jeszcze zęby te mleczne, to mogą sobie je połamać na tym. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tylko że druga sprawa taka, to można wstać jak cukierka i to się później robi miękkie. Są dwie metody tego jedzenia, no ale jakby nie patrzeć, to jest po prostu guma. Guma rozpuszczalna i pasowo ją porzuć. Co do smaków? Lekka wisienka, cukier oczywiście jest. No i na pewno, to nie jest aromat naturalny wiśniowy, tylko sztuczny. Nic mi się sprawia na składzie, ale na pewno. Ale guma do życia rzadko można się spodziewać czegoś naturalnego. Chyba nie ma przypadku, chyba nie ta może naturalna. Reszta to są wszystko sztucznie pozyskiwane składniki właśnie, aromaty różne, bananowe, wiśniowe i tak dalej. I to czuć w tej gumie, że to nie jest wiśnia. Smakuje wiśnią, ale to na pewno wiśni na oczy nie widziało. Spróbowałem 8 produktów, które kosztowały 99 groszy. Nie było to łatwe znaleźć te produkty, bowiem wiele produktów kosztuje trochę ponad złotówkę, więc za 99 groszy to mi się daje najlepsze, jakie mi się udało znaleźć w sieci Kaufland. No i czas teraz wybrać, który z nich był najsmaczniejszy. Na pierwszym miejscu wybieram familijne Tugo. Fajny wafelek, fajny pomysł na taki właśnie wafelek, który gdzieś sobie można zabrać na drugie śniadanie. Nie był strasznie słodki, fajny pomysł. Dwie masy, słodkie masy, ale jednak w waflu, który nie jest słodki, nie ma polewy. Trochę się kruszy, ale to już jest mniej ważne. Smak był dobry. Na drugim miejscu wybieram ten oto soczek. Marchewkowo, jabłkowo, malinowy. Był fajny, był odczuć wszystkie trzy smaki, które są podane na etykiecie. Na trzecim miejscu wybieram gelbę, słodki kubek, kisiel o smaku owoców leśnych. Fajny, lekki, lekko słodki, idealny na deser. Co do pozostałych produktów. Dzisiaj produktów było więcej, więc dużo więcej zostało odrzucone, więc tak. Zupa kurczak curry była całkiem przyjemna, jednak nie jestem fanem zupek chińskich, więc smakowała mi, ale jednak nie kupiłbym jej po raz kolejny.
To debata Nikanesku, no właśnie, coś mi brakowało, niby był słodki, ale jednak nie do końca. Te biszkopciki, mamutki były właśnie posłodzone sztucznie. Ten serek nie był w ogóle słodki, nie smakował w ogóle truskawkami. A guma, no bo była słodka i smakowała sztuczną wiśnią, za którą nie przepadam. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!